Cześć. Dzisiaj o tym, jak usunąć rdzę. Rdzę z chromu. Sposobów jest kilka. My zademonstrujemy, a właściwie to ja. Taki sposób z takim płynem, który już dobrze wiecie. To jest jedna rzecz, która usuwa rdzę z chromu, ale tego nie użyjemy z powodu tego. To jest tak zwane sreberko, w które zawijamy sobie kanapki, czyli folia aluminiowa. Ona niestety zostawia dużo rys i po prostu niszczy ten chrom, który byśmy chcieli jakoś odzyskać. Sposobem na to, żeby to zrobić ładnie, jest płyn, który rozpuszcza kości, jajka i tak dalej. Coca-Cola czy tam inny. Chodzi o to, że to może być z tych tańszych płynów, żeby tylko miał ten fosforowy kwas. W związku swojej zawartości i to nam mieszamy w tym płynie gąbkę i po prostu powiedzmy sobie tutaj namoczymy związek fosforu robi takie super rzeczy i to teraz może zademonstruję od takiego delikatnego miejsca. Aha, to jest nożyk, to jest taki skrobak, w którym ta żyletka tutaj się wkłada i wymienia. I chodzi o to, żeby nie za ostrym kątem. I on właśnie nie rysuje, sobie tu zademonstruję, zobaczcie. Tu nawet było jakieś stukanie. Zobaczcie, teraz przyjadę gąbeczką. I efekt jest całkiem niezły. Zobaczmy teraz w takim bardzo, bardzo nieciekawym miejscu. Sam muszę powiedzieć, że szukałem sposobu na to i nie znalazłem takiego dobrego jak ten, który nie porysuje, a jeśli w ogóle to bardzo mało, o dziwo. Tyle brudu zostaje na tym. I teraz zobaczcie. Całkiem nieźle. Zostają tylko te kropki, z których tardza wychodziła. Natomiast sama tardza jakby została usunięta. Teraz środek, który zapobiegnie ponownemu wydostawaniu się tej rdzy. O. Powinien załatwić całą robotę. Także myślę, że chyba znaleźliśmy lepszy sposób niż jakieś tam złotka, serberka i coś, co psuje. Także pozdrawiam serdecznie. Lewa w górę.